Panie Przewodniczący, Kowato, tradycyjnie rozpocznę od realizacji zadań czy działalności wójta między sesjami, czyli od 28 stycznia do dnia dzisiejszego po kolei. 29 stycznia, Kielnia, udział w uroczystości wręczenia medali za zasługi dla obronności kraju. 30 stycznia, Nowosielce, udział w zebraniu wiejskim w sprawie budowy wodociągu. 31 stycznia, drugi udział w zebraniu sprawozdawczym OSP. 3 luty, Odrzechowa, wręczenie pucharu na turnieju piłki falowej młodzieżowej drużyn pożarniczych. 5-6 luty, Świlcza, udział w szkoleniu z Regionalną Izbą Obrachunkową. 7 luty, Paskryjska, udział w otwarciu rajdu śladami dwóch kardynałów. 8 luty, Odrzechowa, udział w zebraniu wiejskim związanym z wyborami sołtysa na nową kadencję. 9 luty, samo podpisanie kontraktu. 12 luty, podpuchwała, udział w konferencji Ekonomia Społeczna, Rozwój Przedsiębiorczości Lokalnej. 19 luty, Rzeszów, udział w spotkaniu dotyczącym wyborów przedstawiciela do Komitetu Monitorującego RPO. 20 luty, Rzeszów, udział w spotkaniu z wiceministrem sprawiedliwości. 23 luty, Rzeszów, udział w Polskim Kongresie Rolnictwa i tym samym był odbiór promesy powodziowej na odbudowę drogi. 24 luty, Rzeszów, udział w posiedzeniu Zarządu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. 25 luty, Sanok, udział w konferencji pod nazwą Ograniczenie wpływu inwazyjnych gatunków roślin na bioróżnorodność. 26 luty, Rzeszów, udział w konferencji dotyczącej zadań dla obszaru Natura 2000, plany zadań ochronnych dla 17 obszarów. 28 luty, Krasiczyn, udział w międzynarodowej konferencji Europa 1 marca, Nowosielce, wręczenie pucharów turnieju piłki światowej w Puchar Wójta. 3 marca, Rzeszów, udział w konferencji dotyczącej ustawy Prawo energetyczne, ustawa o odnawialnych źródłach energii. 4-6 marca, Poznań, udział w Kongresie Gmin Wiejskich. 7 marca, Barzanówka, udział w uroczystościach z okazji Dnia Kobiet. 14 marca, drugie, udział w zebraniu wiejskim związanym z wyborem sołtysa. 15 marca, Pielnia, udział w zebraniu wiejskim związanym z wyborem sołtysa. 18 marca, Warszawa, udział w konferencji Mechanizmy Wsparcia Rozwoju Zrównoważonej Energii. 20 marca, Rzeszów, Sanok, podpisanie aneksu do umowy w Urzędzie Marszałkowskim i kontrakt u notariusza w Sanoku. 21 marca, Jaśmieć, Przedmieście, zebranie wiejskie związane z wyborem sołtysa. 22 marca, Posada Jaćmierska, zebranie wiejskie związane z wyborem sołtysa. I 23 marca, Sanok, Konwent Wójtów Powiatu Sanockiego. Referat inwestycji. Realizacja zadania budowa sieci wodociągowej w Nowosielcach i Gminie, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przeprowadzenie procedury dla zamówienia wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy euro na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie przebudowa dróg dla pieszych ułożonych na działkach i tu numer działek w Nowosielcach, przeprowadzenie procedury dla zamówienia wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy euro na opracowanie koncepcji projektowej na zadanie budowa budynku szatni na działce w miejscowości Barzanówka. Przeprowadzenie procedury dla zamówienia wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy euro na opracowanie koncepcji projektowej na zadanie rozbudowa i przebudowa budynku szatni sportowej na działce w miejscowości Nowosielce. Przeprowadzenie procedury dla zamówienia wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy euro na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych w miejscowości Zawsztyn, Drugie i Nowosielce. Przygotowanie do kontroli pierwszego stopnia na zakończenie realizacji projektu Tradycje, Zwyczaje, Przyjaźń w regionie podkarpackim, Rzowa Amfiteatru i Modernizacja Domu Kultury w Kielni. Przeprowadzenie procedury odbioru końcowego inwestycji pod nazwą budowa placu zabaw, to jest budowa chodnika zadoszonej wiaty ze sceną i zapleczem Podrzechowej w ramach odnowy i rozwoju wsi. Przeprowadzenie procedury odbioru końcowego inwestycji budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Podrzechowa w ramach PROWÓG. Złożenie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków za rok 2014.
Złożenie sprawozdania z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji za rok 2014. Złożenie sprawozdania z wykonania obiektów małej retencji wodnej za rok 2014. Złożenie sprawozdania dotyczącego nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska, gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektach rzeczowych za rok 2014. Realizacja zadań wykonywanych w ramach Funduszu Sołeckiego i złożenie wniosku sprawozdawczego z planu gospodarki niskoemisyjnej. Referat gospodarki komunalnej, przestrzennej, rolnictwa, ochrony środowiska. Wszczęcie postępowań, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawanie oświadczeń, decyzji na przejścia przez drogi, na skomunikowanie działek z drogami publicznymi, wydawanie zaświadczeń położenia działek w studium, wydawanie zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych nieruchomości, zaopiniowanie, zatwierdzanie decyzji o podziale nieruchomości, wydawanie decyzji na wycinkę drzew, sporządzanie umów dzierżawy gruntów, wydawanie i naliczanie decyzji opłat za zajęcie pasa drogowego, przyjmowanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kontrola rozliczania opłat za odbiór gospodarowania odpadów komunalnych, naliczanie wysokości dodatków mieszkaniowych, przygotowanie przetargu na sprzedaż działki w piwnicy, przygotowanie materiału do przetargu na dostawę energii elektrycznej, rozliczenie dotacji na drogi powodziowe, Bodrzechowe i Posadzie Zaszczyńskie z ubiegłego roku, złożenie wniosku o dofinansowanie odbioru i utylizacji wyrobów azbestowych od mieszkańców gminy, złożenie wniosku na rewitalizację zabytkowego parku w Posadzie Zaszczyńskim, przygotowanie informacji o stanie gminy na koniec roku ubiegłego, wdrażanie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów PROKON. Referat spraw obywatelskich i organizacyjnych, przygotowanie projektu uchwał na sesję Rady Gminy, uczestnictwo w zebraniu sprawozdawczym OSP Bodrzechowej, opracowanie ramowego programu kolonii letniej dla dzieci z Kobylnicy, rozpoczęcie prac przygotowawczych do przeprowadzenia wyborów prezydenta RP w dniu 10 maja bieżącego roku, opracowanie harmonogramu zebrań wiejskich związanych z wyborem sołtysa i rad sołeckich, 20 lutego przeprowadzenie przetargu na sprzedaż działki w miejscowości Piernia, sporządzenie testamentu, uczestnictwo w forum sekretarzy województwa podkarpackiego na temat kontroli zarządczej, opracowanie działalności z kontroli wewnętrznej za rok ubiegły, zbieranie oświadczeń o stanie kontroli zarządczej oraz sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej do wszystkich jednostek budżetowych z terenu gminy Zarszyn, wprowadzenie zarządzenia wójta gminy z 27 lutego w celu powołania komisji do spraw rekrutacji kandydatów na stanowisko urzędnicze pod inspektora do spraw obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Zarszyn. W dniu 12 marca przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla wszystkich pracowników urzędu i kierowników jednostek budżetowych, uczestnictwo w zebraniach związanych z wyborem sołtysa i rad sołeckich, Bodrzechowa, Głogie, Piernia, Jaśmie, Śródmieście, Polska. Uczestnictwo w wystawie wielkanocnej w Posadzie Zaszczyńskiej w dniu 18. Przeprowadzenie przez Służbę Zewnętrzną kontroli struktura działalności, stanowisk pracy załatwianych w sprawie czasu okresu i realizacji. Wyniki tej kontroli będą poddane dalszemu audytowi. W sprawozdawczym okresie uczestniczono w trzech komisjach do spraw zwalczania alkoholizmu i podpisanie umowy z firmą na korzystanie z programu prawniczego w roku bieżącym. Z zakresu spraw kadrowych, rozliczenie czasu pracy na styczeń, luty, wysłanie pracowników badania okresowe, kontrolne, naliczenie dodatków, wypisanie zaświadczeń o zatrudnieniu pracowników, sporządzony wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych, na zorganizowanie stażu, skierowano 15 pracowników na szkolenia zewnętrzne, uzupełniono indywidualne karty szkoleń pracowników, którzy uczestniczyli w styczniu i w marcu w szkoleniach zewnętrznych. Poinformowanie pracowników o konieczności składania oświadczeń majątkowych. Udzielono pomocy przy sporządzaniu wniosku o emeryturę dla dwóch pracowników. Przygotowano niezbędne materiały do przeprowadzenia naboru. Przygotowano dokumentację związaną z zatrudnieniem stażysty. Skierowano na badania przeszkolonych w zakresie BHP i założono akta osobowe.
przygotowano dokumentację związaną z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych. Referat finansów i dochodów gminy, przygotowanie uchwał w tej sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok bieżący i w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, prace nad sporządzeniem opisowego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia gminy, sporządzenie zarządzenia wójta gminy w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok bieżący, sporządzenie rocznych sprawozdań za rok 2014, sporządzenie sprawozdania o pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis, czyli akcyza, ulgi z tytułu nabycia gruntów, sporządzenie sprawozdania SG01 o środkach trwałych za rok ubiegły, sporządzenie miesięcznych sprawozdań z wykonania planu dochodu wydatków za miesiąc styczeń, luty, prace związane z zamknięciem roku oraz przygotowanie materiałów do sporządzenia bilansu za rok ubiegły, przyjmowanie wniosku, wydawanie decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji